Dzień dobry. Zapraszamy wszystkich do oglądania kolejnego odcinka z serii Polacy budują Norwegię, autorstwa Pawła Borunia. Witam Ciebie serdecznie. Witam wszystkich. Zachęcam oczywiście do słuchania naszego radia. Radio Vataha jest wszędzie pod tym właśnie hasłem. Na iOS-ie, na Androidzie możecie pobierać za darmo. Widzicie nas również na Facebooku, tak jak w tej chwili możecie widzieć nasze informacje na YouTube. Oczywiście mamy też dużo więcej informacji, także na YouTubie przeglądajcie to wszystko. Mamy też dwie strony, dwa portale, którymi się posługujemy, na których też wszystko jest opisane, to co tutaj dzisiaj będziemy mówili z Pawłem. Jest to portal vataha.no i twojanorwegia.no. Zachęcam. No, a ja zachęcam do polajkowania naszej strony Soluton AS. Na bieżąco tam publikujemy wszystkie informacje branżowe. Dzielimy się naszą wiedzą. Przypomnę, że ostatnio rozmawialiśmy o czym? O Central Gusieningu, tak? A teraz z waszych komentarzy i tutaj właśnie maili, które piszecie, chcecie, żebyśmy poruszyli temat HMS-u Intercontrol. Pomysł właśnie zrodził się z tego, że wiele ostatnio jest kontroli na placach budowy, w których pomagamy. I zazwyczaj podczas takiej kontroli z Arbeidstilsynet, czy z komuny, czy z dyrektoratu budownictwa, dowiadujecie się, że są potrzebne różne dziwne dokumenty, takie jak na przykład rutyny, checklisty, awiki, ryzyko wurdering, SJA plan. No, ale co wtedy? Wtedy pojawia się Soluton. No i rozwiązujemy te problemy, pomagamy właśnie. Ale zacznijmy od tego, Pawle, co oznacza ten skrót HMS? No HMS oznacza nic innego jak Her Majesty Ship. Proszę bardzo. Czyli statek jej królowej mości. Nie, no żartuję. Ten skrót HMS oznacza Helse, Miljö och Säkerhet, czyli Helse zdrowie, Miljö środowisko i Säkerhet bezpieczeństwo. Zasady HMS oznaczają nic innego jak zapewnienie bezpiecznego środowiska w miejscu pracy, w przedsiębiorstwie. Ale jak wiadomo, jednym z elementów adaptacji firmy do wymogów norweskiego rynku pracy jest wdrożenie skutecznego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. Powiedz mi, co warto wiedzieć o HMS w Norwegii? No, należy podkreślić, że założeniem HMS jest zapewnienie właściwej ochrony pracowników. Tak to działa na całym świecie, o ile w Polsce jest to trochę bagatelizowane w wielu obszarach, to zupełnie inaczej działa to w Norwegii. Bezpieczeństwo na placu budowy w Norwegii jest podstawowym prawem pracownika, przy czym to pracodawca jest całkowicie odpowiedzialny za stworzenie warunków pracy, które nie będą zagrażać zdrowiu i życiu zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. A jaki przepis prawny reguluje kwestie HMS-u w Norwegii i kto jest odpowiedzialny za tą kontrolę w tym zakresie? Czyli prawo związane z HMS-em regulowane jest przez kodeks pracy, tak zwany Arbeidsmiljøloven, a nadzór nad tym sprawuje Arbeidstilsynet, czyli norweska inspekcja pracy. Instytucja ta może przeprowadzić kontrolę w danej firmie, a gdy dostrzeże jakieś nieprawidłowości, jest uprawniona do nałożenia kar, a nawet zamknięcia placu budowy oraz zamknięcia po prostu firmy. Możecie zakazać po prostu prowadzenia dalszej działalności, jeżeli nie zastosuje się do tego po prostu, do tych zaleceń w odpowiednim czasie. Arbeidstilsynet również udziela porad prawnych w zakresie prawa pracy, chociaż nie rozstrzyga sporów między pracodawcą a pracownikiem. Ale Pawle, rozmawialiśmy o tym już, jak wygląda BHP w Norwegii oraz jaka instytucja ma prawo kontrolować pracodawcę pod tym względem. Ale poruszmy teraz temat, co pracodawca musi zapewnić pracownikom. Jakie tutaj... No, podstawowym prawem, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie właśnie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania swoich obowiązków, przy czym kodeks pracy wyraźnie mówi, kto jest traktowany jako pracodawca, że pracodawca to jest osoba, która zatrudnia pracownika w celu wykonania pracy. Nie tylko pracownika, ale również podwykonawcę. Jeżeli zatrudniasz podwykonawcę, również musisz dla niego stworzyć odpowiednie miejsce pracy. No i z kolei właśnie pracodawca jeszcze dodatkowo musi odbyć obowiązkowy kurs HMS dla daglidera, czyli dla kierownika firmy. A co z odzieżą ochronną, wiesz, tablicami ostrzegawczymi i tak dalej? Czy sam muszę o to zadbać? Sam jako pracownik muszę sobie to poustawiać? Czy leży to w gestii pracodawcy? Oczywiście, to leży w gestii pracodawcy. Wszystkie właśnie odzież ochronna, czyli buty, wszystkie wyposażenie ochronne i oznakowanie pracy do budowy leży po stronie pracodawcy. Takie jest prawo. Takie jest prawo, tak. Dobrze, a warto chyba jeszcze wyjaśnić, czym jest HMS w Norwegii. Poniekąd jest to samo, co takie polskie BHP, ale chyba jakaś różnice zachodzą w tych dwóch terminach. No,
Przede wszystkim HMS jest taką pewną filozofią dotyczącą tego, jak powinno wyglądać i miejsce pracy, każde stanowisko pracy. Pracodawca musi zadbać o każdy element, który może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa w pracy. Najważniejszą kwestią jest nieustanne, jest polepszanie tego miejsca pracy i dobro pracownika. Norweskie przepisy prawa pracy podkreślałem, że o to dobro pracownika w firmie należy dbać nieustannie. Bo nie ma pracownika, nie ma firmy. Należy go, wiesz, wysłać na wszelkie szkolenia i tak dalej, żeby po prostu... A czy pracodawca musi przejść obowiązkowe szkolenie HMS-u? Tak, każdy pracodawca właśnie musi w Norwegii, na terenie Norwegii, przejść takie obowiązkowe szkolenie BHP, czyli to HMS Nadag Lidera. Program takiego kursu powinien obejmować między innymi szczegółowe rozwiązania prawne związane z pracownikami. Do obowiązków pracodawcy należy też właśnie zadbanie o umowę o pracy, przestrzeganie czasu pracy przede wszystkim, wypłaty stawek zgodnymi z powszechnymi umowami o pracę, przestrzeganie tego czasu pracy właśnie. I ciekawostką jest to, że pracodawca, jako pracodawca, musisz odbyć taki kurs w języku zrozumiałym dla ciebie. No właśnie, bo to jest takie, ja robiłem taki kurs i z tego, co się dowiedziałem od ciebie, rozmawialiśmy o tym, powiedziałeś mi, że on jest guzik warty, no bo zrobiłem tak, jak ci powiedziałem. Raz mi się nie udało. Zaznaczyłem sobie, które były dobre. Drugi raz mi się nie udało, zaznaczyłem, które... I za piątym razem styk wszystko wskoczyło, robiłem wszystko, na chybił trafił. No i okazuje się, że ten kurs jest co warty? No guzik warty, ja powiedziałem. No wiesz, to wszystko... To było do czasu, kiedy nie powstał właśnie... Ale zaznaczmy, ja nie znam na tyle norweskiego, żeby zrozumieć po prostu te zawiłości, które tam były. Ja się posługuję norweskim w moim kwadracie słów i koniec. No to było dla mnie abstrakcja. No i troszkę tam zajarzyłem. No i tu właśnie przychodzi na pomoc. No mieliśmy taki przypadek właśnie firmy ze Stavanger, która po prostu... pracodawca odbył kurs po norwesku, arbeitisna podczas kontroli. Zaczęła z nim rozmawiać po norwesku, tak? I teraz facet nie mówił w ogóle po norwesku, więc arbeitisna mówi, no hola, jak to zrobiłeś kurs po norwesku, a nie znasz tego języka? Więc oddelegowała go z powrotem, żeby zrobił sobie kurs w jakimś innym języku, angielskim, norweskim. Ale gdzie go oddelegowali? Angielskim z polskim. No nie do nas oddelegowali. No nie. Oddelegowali, żeby sobie znalazł firmę, tak? Aha. Szukał długo, aż po prostu trafił na nas. No to dobrze pokazywałem. No, nie, oddelegował się do was. Nie oddelegowała arbeitisna do nas, bo to nie ma takiej opcji, tylko po prostu oddelegowała, żeby sobie znalazł kurs przynajmniej po angielsku, tak? Tych kursów jest jak na lekarstwo, po prostu po polsku jesteśmy praktycznie jedyni, którzy robią taki kurs w internecie, więc znalazł nas, przeszedł cały kurs, no i arbeitisna wtedy to zaakceptowała, tak? Oczywiście my tam powysyłaliśmy wszystkie nasze rzeczy związane z tym wszystkim i dostaliśmy przychylną taką aprobatę od arbeitisny. Jeszcze mam takie pytanie do ciebie, bo ja jak pracowałem na budowie wcześniej, spotkałem się z taką funkcją jak Wernobud. Kim jest taki Wernobud i czym się zajmuje ta osoba? Od czego? Po co on tam w ogóle jest? No Wernobud to jest osoba pełniąca funkcję takiego reprezentanta do spraw BHP załogi, tak? To załoga właśnie wybiera taką osobę na okres 2 lat. To jest taka osoba zaufana i w ogóle od początku. Wernobuda wybiera się wtedy. Obowiązek wybrania Wernobuda jest cały czas ciąży na firmie. Czyli zawsze musi być taka osoba. Z tym, że do 10 osób możemy się po prostu rzec takiego Wernobuda, pod warunkiem, że cała załoga, na przykład jest nas 5, podpisujemy takie zaświadczenie, że zrzekamy się tego Wernobuda. Jeżeli nas jest więcej niż 10 w firmie, to już musimy takiego Wernobuda powołać właśnie. Przy czym musi ta osoba się cieszyć zaufaniem załogi, ponieważ właśnie to pracownicy go wybierają. Osoby te co do zasady zdają właśnie ci Wernobudzi doskonale specyfikację pracy w naszym przedsiębiorstwie. Wiedzą, jakie wiążą się z nią zagrożenia, a także doskonale orientują się w strukturze organizacyjnej firmy. Wernobud to jest właśnie ten gość z zielonym kaskiem na budowie. Uczestniczy on w tak zwanych Wernerundach, która ma na celu na przykład cotygodniowe oględziny placu budowy w celu określenia, zminimalizowania oraz zlikwidowania ryzyka związanego z pracami budowlanymi. No, na co dzień ten Wernobud właśnie pilnuje zasad bezpieczeństwa na placu budowy i jest swego rodzaju rzecznikiem między pracownikiem a pracodawcą, czyli pracownikami a pracodawcą. Wernobud na co dzień wykonuje tak właśnie swoje zadania związane z firmą, czyli na przykład jest, nie wiem, zbrojarzem, cieśną i tak dalej, ale po prostu musi mieć tak czas zorganizowany pracy, żeby mógł zejść ze swojego stanowiska,
i przejść tą właśnie kontrolę pracy budowy. No i tak to wygląda mniej więcej. Mhm. A czy on dostaje jakąś ekstra pensję za to, co robi, czy za tą za to pełnienie funkcji Pernambuda, czy on jest jakoś wynagrodzony? Nie, to jest praca typowo w czynie społecznym. Pracodawca ma jednak obowiązek zagwarantować, żeby Pernambud mógł w swoim czasie pracy wykonywać swoje właśnie swoje obowiązki. Dodatkowo osoba taka musi mieć właśnie ten czas i możliwość odejścia ze stanowiska pracy w wyjątkowych okolicznościach również, takich jak wypadek lub kontrola z inspekcji pracy. Przychodzi inspekcja pracy, komunikuje się bezpośrednio z Pernambudem. Reprezentant do spraw BHP musi odbyć się jakieś szkolenia, no i w tym momencie sam w siebie inwestuje, czy gdzie leży kwestia finansów, kto musi za to zapłacić? Pernambud, to obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić to szkolenie i opłacić je. Mhm. To jest takie 40-godzinne szkolenie, na którym człowiek poznaje wszelkie przepisy oraz aspekty dotyczące HMS-u, uczy się analizować ryzyko, podejmować odpowiednie środki zaradcze, przy czym to właściciel firmy właśnie musi zapewnić to finansowanie. Kurs musi odbyć się w ramach czasu pracy, czyli nie może to się odbywać po godzinach pracy, tylko w czasie pracy. To jest zrozumiałe, że jeżeli ja nie muszę inwestować, no to czyli to musi być jakby pensja jest cały czas. No tym bardziej, że to jest taki w czynie społecznym, że tak powiem, także. A może teraz poruszymy taką kwestię związaną z kontrolą wewnętrzną oraz systematycznej pracy z HMS. W Norwegii funkcjonuje takie pojęcie jak interkontrol. Ja miałem styczność z tym poprzez pewną norweską firmę, która taki system wdrożyła do mojego radia. No i przybliż nam, naszym słuchaczom, co to konkretnie jest w ogóle. No ten intern control system to inaczej system kontroli wewnętrznej. To dotyczy wszystkich branż, nie tylko budowlanej, ale tu mówimy o branży budowlanej właśnie. Pozwala on pracodawcy zapewnić najwyższą jakość w zakresie m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy czym kwestie związane z wdrożeniem tego systemu należy traktować jako proces, którego założeniem jest nieustanne doskonalenie. System obejmuje stworzenie odpowiedniego planu HMS, czyli tego planu BHP, rutyn postępowania w poszczególnych etapach pracy, czyli rutyny są instrukcje takie stanowiskowe, jak się powinno postępować. Sporządzać odpowiednią ocenę ryzyka. Należy również stworzyć taki tak zwany SJA plan, czyli Seeker Job Analyze plan, w skrócie SJA właśnie. SJA plan to przegląd i ocena zagrożeń w oparciu o prace, które mamy wykonać na placu budowy. Celem tego planu jest również wdrożenie niezbędnych środków zaradczych i zabezpieczenie na danym stanowisku pracy oraz ocena tego, czy podczas tej pracy nie wystąpią jakieś inne zagrożenia, które trzeba odpowiednio wcześniej przeanalizować. Dodatkowo należy wdrożyć w tym systemie również tak zwany AVIX raport, czyli raportowanie odchyłek. Polega to na tym, że jeżeli coś się na przykład wydarzy na placu budowy, to raportujemy takie odchylenie i wysyłamy to do inwestora i do pracodawcy, tak? Czyli jeżeli na przykład wchodzimy na plac budowy, a coś jest przed poprzednią firmę nie tak zrobione, robimy AVIC melding, czyli taki raport, wysyłamy go do poprzedniej firmy, do pracodawcy, do inwestora i wtedy po prostu ta firma musi to przyjść poprawić, tam się zalecenia różne daje i tego typu rzeczy. Zatem przed przystąpieniem do pracy należy zorganizować spotkanie, na przykład takie tak zwane bygemote, na którym przedstawia się załodze plan HMS, niezbędne rutyny oraz ocenę ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy. No ale co do oceny ryzyka, jak to zrobić prawidłowo? Czy małe firmy muszą wdrażać takie same rutyny jak duże przedsiębiorstwa? Bo to jest, wiesz, jakiś taki, no... Mam małą firmę, no to co, muszę to wdrażać? Musisz wdrażać, ale nie tak skomplikowane procedury, jak te duże firmy. Norweskie prawo różnicuje kwestie wielkości firm od obowiązków związanych z wdrażaniem procedur HMS. Mniejsze przedsiębiorstwo nie musi wdrażać tak skomplikowanych procedur, jak ich większe odpowiedniki. Niezależnie jednak od wielkości przedsiębiorstwa, zawsze obowiązuje jedna zasada, że należy dołożyć wszelkich starań, by w ocenie ryzyka przewidzieć możliwie jak najwięcej czynników zagrażających życiu i zdrowiu na poszczególnych etapach pracy. Po wykryciu tych zagrożeń pracodawca zobowiązany jest do działań zapobiegawczych,
w tym takich, które całkowicie wyeliminują te krytyczne punkty, przy czym należy to robić w sposób ciągły, cały czas. I właśnie ten Vernon Boot, lub jeżeli nie ma Vernon Boota, to pracodawca jest zobowiązany, żeby każdorazowo po prostu cały czas polepszać jakość pracy i cały czas analizować ryzyko. Mhm. A co to jest ten HMS plan? Jak on wygląda z punktu widzenia przedsiębiorstwa? To kluczowa procedura związana z bezpieczeństwem, prawda to jest? Tak, HMS to HMS plan to inaczej plan BHP, to czyli bezpieczeństwo i higieny pracy. Mhm. To jest dokumentacja, on dokumentuje całość systematycznej pracy wykonywanej na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w firmie. Plan BHP dotyczy każdej dziedziny, nie tylko, tak jak wspomniałem, budownictwa. To, co powinno się w nim znaleźć, to między innymi odpowiednie przepisy prawa pracy oraz plan organizacyjny firmy. Przy czym, jeżeli nastąpi jakaś zmiana w regulacjach prawnych, plan należy dostosować do tych przepisów jak najszybciej. Za sporządzenie takiej dokumentacji odpowiada zawsze szef firmy. Przy czym wszyscy wykonawcy muszą mieć wzgląd do tego i pracownicy muszą mieć wzgląd do tego planu. To musi po prostu w teczce na placu budowy leżeć, czyli plan HMS, rutyny, odchyłki, wszystko, co jest związane z planem. Myślę, że w tych kilkunastu minutach poruszyliśmy bardzo ważne kwestie w dzisiejszym filmie. Dziękuję Ci, Pawle, za wyczerpujące wyjaśnienia i za chęć podzielenia się tą ogromną wiedzą, którą tutaj przekazujesz całkowicie za darmo. I wystarczy, słuchajcie, nasi widzowie, możecie po prostu czerpać za darmo odpowiednią wiedzę. Ja myślę, że to się przydaje. Jeżeli masz firmę, na pewno się przydaje. Także... No, tak na zakończenie jeszcze chciałem dodać, że w poruszonym dzisiaj wątkach, no nie poruszyliśmy tego wyczerpująco, bo to jest olbrzymi temat, jeżeli chodzi o branżę BHP, także... Ale zawsze można do ciebie jeszcze zadzwonić. No ale znaczy, chodzi o to, żeby pisać w komentarzach i dyskusja, żeby się nawiązała na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania lub jakieś doświadczenia z tym związane, to piszcie, będziemy chętnie odpowiadać i wymieniać się po prostu doświadczeniami. Ja od siebie dodam tylko, że jeśli nie zdążyliście wysłuchać całej tej audycji lub chcielibyście jej przesłuchać ponownie, powtórki będziemy nadawać w sobotę i w niedzielę o godzinie 20. No i oczywiście w czwartki o godzinie 17 lecą programy z naszym udziałem i to jest program Pawła Borunia. Polacy budują Norwegię. Zachęcamy serdecznie. Do usłyszenia, do widzenia. Następny Dzięki. Program. Niebawem. Program niebawem, tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.